Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test urządzenia 2 w 1, czyli odkurzacz i dmuchawa do liści Kaltman Titanium, model KTi ODL2X20V. Zapraszam. No dobrze, a więc mamy spory sprzęt, jak widać, nie mieści się tak naprawdę w kadrze. Sprzęt, na który sezon się zaczął i który będziemy potrzebować w pracy w naszym ogrodzie. Dmuchawa i odkurzacz, urządzenie 2 w 1 i od razu na początek najważniejsze dwie informacje. Pierwsza to silnik bezszczotkowy, a druga to to, że urządzenie jest na dwa akumulatory, dlatego nieprzypadkowo tutaj postawiłem dwa akumulatory o różnej pojemności, ale o tym za chwilę. Czyli tak naprawdę mamy dmuchawy odkurzacz 40V, 40, ponieważ Kaltman swoje akumulatory nazywa 20V, gdzie to jest oczywiście napięcie maksymalne. Ale mamy sprzęt na dwa akumulatory z silnikiem bezszczotkowym. To jest najważniejsze. Jeżeli już jesteśmy przy parametrach, przejdźmy sobie do pozostałych parametrów, jakie mamy przy tego typu sprzęcie. I mamy tak, prędkość powietrza jest to 70 metrów na sekundę. Żeby przeliczyć to na kilometr na godzinę, to oczywiście 70 metrów razy 70 razy 60, wtedy mamy metry na minutę, razy 60, wtedy na godzinę i przez 1000, no bo 1000 metrów to 1 km i to wychodzi nam tam około 250, znaczy nie około, tylko 252 km na godzinę. Kolejny parametr podany przez producenta to objętość powietrza, jest to 108 metrów sześciennych na godzinę. Następnym jest prędkość robocza ciągu, jest to 93,6 km na godzinę i objętość ciągu jest to 488 metrów sześciennych na godzinę. Troszeczkę tych skomplikowanych parametrów jest. Oczywiście nas tak naprawdę najbardziej będzie interesowało to, jak sprzęt pracuje. Może przyjrzyjmy sobie się teraz troszeczkę bliżej temu sprzętu. Dobrze, zbliżyłem się tutaj troszeczkę. Nie łapiemy w kadrze pełnej rury, ale to nie ma znaczenia. W tym momencie sprzęt jest przystosowany do odkurzania liści, czyli jest przezbrojony tak naprawdę na odkurzacz. I może po kolei. Kolejną ważną rzeczą, o której jeszcze nie powiedziałem w parametrach, nie jest to typowo parametr, jednak funkcja tego sprzętu to regulacja obrotów. Jak widzicie, tutaj mamy pokrętło od 0 do prędkości maksymalnej. Przed maks jest 4, czyli od 0 do 6. Jeżeli 0 traktujemy jako działające, a 0 działa, no to tak naprawdę mamy 6 biegów, ale one są płynnie regulowane, nic tu nie wklikuje, więc można sobie to dostosować do siebie. Rękojeść i tutaj przycisk do pracy. Co mamy dalej? Rączka pomocnicza do trzymania sprzętu drugą ręką i tutaj oczywiście przycisk, dzięki czemu możemy sobie regulować. To nam wklikuje, jest tutaj bardzo dużo pozycji, każdy może ustawić to pod siebie. Ja może teraz zdemontuję, albo inaczej, pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, jak to wygląda. Z drugiej strony już żadnych funkcyjnych tutaj przycisków nie mamy. Mamy tabliczkę znamionową, miejsce na jeden z dwóch akumulator. Po drugiej stronie jest analogicznie miejsce na drugi akumulator. Oprócz rury do odkurzania, oczywiście mamy rurę, którą wpinamy do urządzenia, kiedy przezbrajamy je na funkcję dmuchawy. I to jest ta oto rurka. No i właśnie, jeśli chodzi o samą pracę. Aha, no tak, jeszcze oczywiście tutaj, jeżeli już jesteśmy przy funkcji odkurzania, no to tutaj posiadamy worek. Jak widzicie, ja mam go teraz tutaj nie zaczepionego. Worek się zaczepia w tym miejscu. Tutaj mamy uchwyt i on nam oczywiście rozdrabnia, znaczy maszyna rozdrabnia liście i do worka trafiają rozdrobnione liście. No i właśnie, i teraz sprzęt jest uzbrojony jako odkurzacz do liści. Jak przezbraja się go, żeby służył jako dmuchawa? No i to jest bardzo fajne, jest to wszystko beznarzędziowe, nie potrzebujemy żadnych śrubokrętów, żadnych kluczy, może po kolei. Najpierw zdemontujmy sobie rurę, która służy jako odkurzacz. Zobaczcie, tutaj mamy taki przełącznik, przesuwamy go i wtedy już możemy zdemontować rurę. Bardzo prosto. Rurę mamy zdemontowaną. Tutaj, jak widzicie, jest element, który rozdrabnia liście i to nam teraz nie będzie potrzebne, więc tutaj mamy do zakrycia taką pokrywkę, która nam tu chroni, żeby jakieś elementy się nie dostały do tego elementu. I teraz element z workiem też tak samo, takim samym przyciskiem rozwiązany, naciskamy i wysuwamy. Zostaje nam sama dmuchawa, która teraz już jest, jak widzicie, bardzo małych tak naprawdę rozmiarów. No i co? Nic prostszego, wystarczy teraz włożyć, wsunąć, usłyszymy klik i mamy sprzęt przezbrojony do dmuchania, do jako dmuchawa. I teraz analogicznie w drugą stronę ściągamy rurę przeznaczoną do dmuchawy, zakładamy element z workiem, słyszymy kliknięcie, przesuwamy tutaj ten przycisk, otwieramy sobie klapkę wlotową. No i słuchajcie, jest to bardzo fajna sprawa. Widziałem ostatnio na kanale
tanie majsterkowanie. Paweł testował taką samą tak naprawdę maszynę dmuchawę i odkurzacz 2 w 1, ale spalinówkę. Oczywiście sprzęt dużo mocniejszy, do pracy ciągłej przystosowany. I z tego co widziałem, to Paweł tam miał taki model, gdzie musiał używać śrubokręta, żeby przezbroić maszynę. Troszeczkę szkoda, bo mi się wydaje, że takie rozwiązanie bezkluczykowe jest dużo fajniejsze, bo skoro chodzimy gdzieś po działce, po ogródku i sobie, nie wiem, dmuchamy liście na jedno miejsce, a potem, żeby odkurzyć, to nie potrzebujemy ze sobą żadnego klucza, nic nie musimy tam rozkręcać, tylko sobie przełączamy to szybko i sprzęt już jest przystosowany do odkurzania. Dobra, może teraz tak, włożę sobie akumulatory i pokażę Wam, jak to pracuje. I właśnie teraz, co ważne, sprzęt na 2 akumulatory i dlatego wziąłem specjalnie 2 różne akumulatory Kaltmana, 4 i 2, nawet na innych ogniwach, ten jest na 21700, ten na 18650, po to tylko, aby pokazać, że nie potrzebujemy tak naprawdę 2 identycznych akumulatorów, oczywiście, aby sprzęt działał. Jak widzicie, sprzęt wystartował. Chciałem tylko to pokazać, bo nie każdy może mieć 2 czwórki. Może właśnie ktoś ma taki zestaw 4 plus 1. Oczywiście wtedy jesteśmy ograniczeni tym mniejszym akumulatorem. Sprzęt w momencie, kiedy rozładuje się 2, przestanie działać, kiedy jeszcze 4 będzie miała moc, energię. Dobra, i teraz tak. Prędkość obrotowa, jak widzicie, ustawione na 1. Urządzenie jest dosyć głośne, jak to dmuchawa, jak to odkurzacz. Jednak oczywiście dużo cichsze niż spalinówka. Zacznijmy sobie na 0. Ja będę stosunkowo zwiększał prędkość. Kto jest wrażliwy na dźwięk, kto ogląda na słuchawkach, polecam teraz przyciszyć, ponieważ ja nie będę tego dźwięku edytować, żebyście mieli mniej więcej obraz, jak to pracuje. Próbujemy. Maszyna ma taki jakby soft start delikatny. Zobaczcie, na maksa jest ustawione. Wciskam przycisk. I taki jakby też hamulec. Dobra, słuchajcie, chciałem Wam koniecznie pokazać wagę tego urządzenia, bo według mnie jest bardzo lekkie, da się nawet jedną ręką obsługiwać. Było to mega karkołomne, ale udało się ustawić to na tej wadze. Jest teraz ona przezbrojona jako odkurzacz. Ze względu na to, że rura odkurzacza jest większa, jest dodatkowo worek, no to jest to wtedy cięższe niż dmuchawa. I teraz waga jest co prawda wyłączona. Ja ją włączę, ona się staruje, więc pokażę 0,0, ale jak ściągniemy sprzęt, no to na minusie będziemy widzieć, jaka była waga. 3300. Zobaczymy, czy jeszcze raz się mi to jakimś cudem uda ustawić. No tak, chyba niekoniecznie. A zresztą, to nie ma sensu. 3300 i słuchajcie, no to jest naprawdę fajna waga. Oczywiście jest to bez akumulatorów. I teraz mogę Wam zważyć dodatkowo zarówno 4, jak i 2. Wtedy oczywiście pomnożymy sobie razy 2 te wagi akumulatorów. No 600, więc plus kilogram 200, jeżeli na 2 czwórkach używamy. No tak tutaj około 430, więc mamy 860, tam było 3300. No to mamy 460, tak? Chyba, że się pomyliłem, to sorry, ale coś takiego. No my spalinówka na pewno cięższa. Także tutaj pod tym względem też jest to jakiś plus. No dobrze, omawiać dmuchawę odkurzacza nie ma za bardzo w warsztacie, co? Zanim przejdziemy sobie do testów, to podstawy. Akumulator będę używać. To 2 czwórki, nie 4 i 2, tak jak tutaj było pokazywane. 2 czwórki w pełni naładowane. Kolejna sprawa to cena. Cena tego sprzętu to 699 zł bez akumulatoru, bez ładowarki oczywiście. Ostatnio w tej promocji, którą Wam pokazywałem na poprzednim filmie, było 100 taniej i było to 599 zł. No, 2-akumulatorówka bezszczotkowa. Myślę, że cena jak najbardziej bardzo fajna. Poza tym wiadomo, jakie mamy czasy, wszystko drożeje, także ogólnie to te ceny, to zresztą czasami nie ma sensu, żebym ja Wam je podawał. Ktoś ogląda film za kilka miesięcy, to już nie ma w ogóle pokrycia. Ale nieważne, na tą chwilę 699. Przenosimy się gdzieś na zewnątrz, zobaczymy, jak sprzęt pracuje. Pierwsze tego typu sprzęt na akumulator, nigdy nie testowałem dmuchawy i odkurzacza 2 w 1, bezszczotkowego na 2 akumulatory. Nie wiem, czego się spodziewać. No jestem ciekawy, wcześniej, zanim dostałem to do testów, miałem pewne obawy, czy to da radę, bo tak się zastanawiałem, czy to nie będzie po prostu za słabe i jak to będzie sobie radziło. Szczególnie mam na myśli odkurzacz, bo dmuchawę raczej się nie martwię. Spróbujemy. Dobra, mamy tutaj trochę liści. Spróbujemy sobie to odkurzyć. Nie no, bardzo ładnie idzie.
Dobra, bez problemu da się taką fajną kubkę uformować. Jakoś liście specjalnie mocno się tutaj nie rozwiewają. Używałem dmuchawy na trybie maksymalnym. Dużo tutaj tych liści to tak naprawdę ciągle kawałki gałęzi, gdzie jest po kilka liści. Słuchajcie, przyglądam się tutaj tym liściom, bo je zbieram. One naprawdę mają dużo samych gałęzi tak naprawdę, takich gałązek. I większość tak naprawdę tutaj to liście jeszcze na gałęziach. Mało tutaj jest samych typowo liści. Zobaczcie chociażby tutaj w tym miejscu, ile jeszcze jest takich typowych gałązek małych. I no, ogólnie są suche, od spodu było kilka mokrych. No i dodając do tego, że to było na trawie, z kostki brukowej chociażby byłoby dużo łatwiej, to moim zdaniem bardzo fajnie to szło. Ze względu właśnie mówię na to, że... Bo widziałem, jak je tutaj teraz dmuchawą traktowałem, to że po prostu mnóstwo tych gałązek się unosi. Spontaniczny test mocy na jabłku. Dobra, przy poprzedniej próbie, tak jak mówiłem, większość to były gałązki tak naprawdę. Tutaj spróbujemy sobie już same liście typowo, suche w większości, w zasadzie bardzo suche. Spróbujemy je sobie odkurzyć tak luźno, rozrzucone po trawie. Nie będę je jakoś na razie dmuchawą na jedną kubkę formował. Spróbujemy sobie odkurzyć w takiej formie. Worek się wydaje praktycznie pełny. Czekajcie, otworzymy sobie worek i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. I tak to wygląda. No worek jest praktycznie pełny. Domyślam się, że też jak jest worek już pełny, to przepływ powietrza jest gorszy, więc może coraz gorzej zbierać. Ale co jeszcze Wam chciałem tutaj pokazać, to tutaj, w tym miejscu szczególnie, bardzo wysoka, gęsta i wilgotna trawa. Tam na dole troszkę zostało takich drobnych, pokruszonych liści. Tu, gdzie trawa krótsza, no też widzieliście, ja się jakoś tak super nie skupiałem, żeby dosłownie każdego listka zebrać, bo nie o to tutaj chodzi. Dobra, przeprowadzimy sobie jeszcze jeden test. Teraz tą resztkę liści za pomocą dmuchawy formuję sobie na jedną kubkę i zaraz jeszcze zrobimy jedną próbę. Dobra, i teraz o co mi chodzi? Takie urządzenie jak dwa w jednym, wiadomo, że tak jak ja przed chwilą chodziłem po całym podwórku i odkurzałem, to troszeczkę nie ma sensu, bo to długo będzie trwało. Dlatego jest fajnie najpierw dmuchawą sobie na jedną kubkę te liście ogarnąć, a potem odkurzyć tak naprawdę. I teraz chcę zobaczyć, czy przy takiej dużej kubce liści odkurzacz się po prostu nie zapcha. Wiadomo, że nie będę jakoś agresywnie wkładać specjalnie rury od odkurzacza, ale zobaczymy, czy sobie poradzimy i czy nie będzie jakichś problemów. Nie było żadnych problemów, bardzo fajnie to poszło i widzieliście, jaka była sterta liści i to wszystko dzięki rozdrabnianiu zmieściło się w jednym worku.
Także, no, według mnie bardzo fajnie. To jest mój, co prawda, pierwszy kontakt z dmuchawą akumulatorową, ale jak na sprzęt akumulatorowy, wydaje mi się, że jest super. Dobra, i teraz zerknijmy jeszcze sobie na akumulatory, na te, po tych próbach, wszystkich, które do tej pory widzieliście. Ja nic poza tymi próbami nie robiłem, nie pracowałem specjalnie dmuchawą. Pierwszy akumulator 3 kreski i drugi akumulator 3 kreski, czyli na razie nam zeszła jedna kreska. Dobra, jeszcze mała próba. Tutaj, jak widzicie, liści jest niewiele, ale tutaj są liście mokre. Już tam troszeczkę wdeptane w trawę z orzecha laskowego. I zobaczymy, jak tu sobie poradzimy. Dodam tylko, że w międzyczasie ja sobie ogarnąłem podwórko i akumulator już zeszły na dwie kreski i tak zostawiam. Próbujemy. Też idzie gładko. Dobra, kolejny nietypowy test, króciutki. To trafiłem kiedyś nieraz na komentarze z zapytaniem, czy dmuchawa nada się tak naprawdę do suszenia auta. Słuchajcie, na szybko spreparowane tutaj auto, pół maski, dosłownie umyte szamponem. No umyte szamponem dlatego, żeby ta woda miała jakikolwiek poślizg, no z brudnego auta nie będzie to schodziło. Dodam, że auto niewoskowane, no bo wtedy jeszcze lepiej ta woda by, te kropelki by schodziły. I zobaczymy, czy uda nam się to wydmuchać. Po takim myciu byłoby to fajnie, przyspieszyłoby suszenie auta, nie zostawałyby zacieki. Próbujemy. No, powiem, że da się. Ogólnie teraz tak super to nie idzie jeszcze, ale tak, po pierwsze, niestety miałem szampon neutralny, bez wosku. Jak jest wosk, to... Teraz zobaczyłem, że to był szampon bez wosku. Jak jest wosk, to lepiej jeszcze by to szło. I akumulatory mają już dwie kreski, więc moc jest zdecydowanie słabsza. No dobra, słuchajcie, jesteśmy po testach. Jak zwykle moim zadaniem na filmie jest pokazać Wam, jak sprzęcik działa. Coś tam oczywiście, jak zwykle powiem od siebie. Akumulatory oba do tej pory zostały na poziomie dwóch kresek. Ja tak jak wspominałem, tam jeszcze sobie troszeczkę podwórko ogarnąłem poza kamerą. Resztę wszystko, co te akumulatory, że tak powiem, zrobiły, to widzieliście na filmie. Fajna sprawa z tym osuszaniem samochodu. Nie było to jakoś super miarodajny ten test, ponieważ no ani samochód nie był jakimś porządnym szamponem z woskiem umyty i robiłem to na dwóch kreskach z czterech, gdzie już moc no na pewno była słabsza. Sama dmuchawa, no tak tego się w zasadzie spodziewałem. Ma moc, bez problemu radzi sobie, widzieliście, nawet jabłka jakieś tam przenosiła. Ogólnie powiem Wam szczerze, że jak to dostałem do testów, złożyłem to sobie z ciekawości, wpiłem akumulatory i tak w warsztacie zacząłem dmuchać, to kartony puste to zaczęły latać po warsztacie. Także jest naprawdę moc, a jeśli chodzi o odkurzacz, no to jestem pozytywnie zaskoczony. Wciągaliście bez problemu i teraz te gałązki, o których Wam tam cały czas mówiłem. Jeżeli są świeże gałązki, to był świeży orzech akurat włoski, no to wtedy one się tutaj potrafią wplątać, bo one się wtedy zginają, a nie kruszą, nie łamią się, bo są po prostu świeże. Natomiast jeżeli wciągałem gałązki już, które były suche, to bez problemu ten mechanizm je też kruszył i nie stanowiły one żadnego oporu. Sprzęt nie zapychał się nawet w tej większej kupie liści, także według mnie bardzo fajnie to działa. Co do tej regulacji obrotów, to jeszcze jedna fajna sprawa, bo oczywiście oprócz tego, że przydatne jest to w dmuchawie, żeby sobie regulować tą moc, no to w odkurzaczu teoretycznie najlepiej pracować na maksa, żeby był no po prostu wydajny. Chociaż niekoniecznie, bo opowiem Wam o sytuacji, której z dmuchawą miałem. Zrobiłem sobie taki mały test, że rozsypałem sobie liście na korę pod tujami i po prostu na maksa potrafił ten odkurzacz też wciągnąć oczywiście korę. Natomiast jeżeli sobie zmniejszyłem tutaj gdzieś tak na trójkę, czwórkę, coś takiego, to już wtedy wciągało mi same liście, a korę zostawiło w spokoju. Także to jest też bardzo fajny dodatek. Oczywiście nie ma co porównać tego sprzętu do spalinówki, bo jeżeli mamy naprawdę dużą działkę, naprawdę dużo drzew, które generują nam dużo liści, no to łatwiej nam będzie chyba tak naprawdę spalinówką pracować, bo możemy pracować ciągle, ewentualnie dolewać paliwa. Jeżeli mamy dwa akumulatory, no to wiadomo, że jest to na jakieś mniejsze działki, chociaż wydajność nie jest wcale taka zła. Akumulatory teraz też już są szybkie ładowarki, szybko się to ładuje, ale oczywiście bardziej polecam taki sprzęt do mniejszych działek lub też po prostu, jeżeli ktoś ma mniej drzew. Na ten film to będzie wszystko. Widzieliście, jak sprzęcik pracuje. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, hej!